Czy wykonasz poprawnie takie z pozoru troszkę trudne zadanie z egzaminu smoklasisty z matematyki? Sześć maszyn produkuje pewną partię jednakowych butelek z tworzywa sztucznego przez 4 godziny. Każda z maszyn pracuje z taką samą stałą wydajnością. Przez 8 godzin taką samą partię butelek wykonają trzy takie maszyny, prawda? Rozpiszmy to. Wiemy, że sześć maszyn przez 4 godziny wykonuje pewną pracę P. Jeżeli liczbę maszyn zmniejszymy o połowę, czyli mamy 3 maszyny, ale liczbę godzin zwiększymy dwukrotnie, czyli mamy 8 godzin, zostanie wykonana taka sama praca P, czyli zdanie jest prawdziwe. Teraz kolejne zdanie, połowę partii takich butelek 6 maszyn wykona przez 2 godziny, prawda czy fałsz? Oczywiście, że prawda. Ponieważ skoro całą pracę tyle samo maszyn wykonuje w ciągu 4 godzin, to jeżeli czas zmniejszymy o połowę, no to wykonamy. Pół to i drugie zdanie również będzie zdaniem prawdziwym.